Cześć, Tomek Szuchart. Pozdrowienia dla wszystkich kolegów, przyjaciół legalnej kultury. Jesteśmy na rozpoczęciu 49. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. W tamtym roku udało mi się zdobyć nagrodę. Teraz trzymam kciuki za kolegów, chociaż też mam dwa filmy. Jeden w konkursie głównym i życzę miłego oglądania. Rozwinęły się sekcje programowe konkursowe. Mamy drugi konkurs oprócz głównego Perspektywy, w którym dodatkowo Joanna Łapińska, dyrektor Festiwalu Artystycznego, wybrała filmy takie, które rokują na przyszłość, są w dużej części też debiutami albo filmami, które w sposób realizacji artystycznej wybrany został przez twórców taki, że rokuje jakoś na przyszłość, stąd też nazwa tej sekcji właśnie Perspektywy. To jest jeden absolutnie z najlepszych momentów mojej pracy na stanowisku dyrektorki artystycznej festiwalu, czyli ten moment, kiedy mogę obejrzeć wszystkie zgłoszone na festiwal filmy. W tym roku było ich bardzo dużo, prawie 50 pełnych metraży obejrzeliśmy pod kątem konkursu głównego i konkursu Perspektywy i absolutnie rekordowa liczba zgłoszeń napłynęła również do konkursu filmów krótkometrażowych, prawie 140 krótkich fabuł. Wybraliśmy z tego 29 filmów. Trudne to są wybory. To właściwie pokazuje, że jesteśmy w dobrym momencie, w bardzo ciekawym momencie dla naszego kina. Jeśli naprawdę mamy z czego wybierać, są filmy, o których dyskutujemy. Od razu Państwu powiem, że w obu przypadkach wspieram się głosami zespołów doradczych i w przypadku pełnych metraży, i w przypadku filmów krótkich. I te rozmowy są niezwykle takie właśnie entuzjastyczne, energetyczne, takie pełne pasji. I też pokazują nas jako kinomanów i to jest chyba ten element, który tutaj chciałam podkreślić, bo widać, jak absolutnie my się tą materią filmową fascynujemy. Mamy bardzo bogaty zestaw filmów w trzech konkursach. Mamy wspaniałego laureata Platynowych Lwów Wojciecha Marczewskiego. Na sobotniej gali poznamy laureatów Złotych i Srebrnych Lwów. Wysłuchamy koncertu muzyki Jana Apekaczmarka. Będziemy mieli mnóstwo spotkań, warsztatów, paneli i prezentacji. 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych uważam za otwarty.